W ręce głogowskich policjantów trafił kolejny złodziej. Tym razem to 31-latek, który włamał się do samochodu marki Volkswagen Transporter, skąd dokonał kradzieży narzędzi oraz dokumentów w postaci karty pojazdu i pieniędzy w kwocie prawie 1000 zł. Powstały łącznie straty ponad 2000 zł. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego w toku wykonywanych czynności ustalili i zatrzymali sprawcę, 31-letniego mieszkańca powiatu głogowskiego, podejrzanego o to przestępstwo. Szybko okazało się, że zatrzymany może mieć na swoim koncie także inne przestępstwo. Mężczyzna ma również na swoim koncie uszkodzenie drzwi wejściowych do jednego z głogowskich garaży. Tutaj wartość strat przekracza ponad 700 zł. Teraz sąd może 31-latkowi wymierzyć karę nawet 10 lat pozbawienia wolności.